Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Witajcie w piątym odcinku PZ Book Video Typ Dnia. Dzisiaj będziemy rozmawiać o najbardziej elektryzującej parze konferencji zachodniej, czyli Golden State Warriors kontra Houston Rockets. W ramach tej serii mamy za sobą już 3 spotkania. Mistrzowie NBA prowadzą 2-1 i są na najlepszej drodze do tego, żeby awansować do finałów konferencji. Zanim to się jednak stanie, Kevin Durant musi otrzymać pomoc od być może najlepszego zawodnika tej drużyny, czyli od Stephena Curry'ego. Curry jak na razie spisuje się bardzo słabo w tej serii. Doskwierają mu urazy, w rywalizacji przeciwko Clippers doznał skręcenia kostki, w jednym ze spotkań z Houston Rockets wybił palca, do tego bardzo kiepsko rzuca. Trafił na razie około 35% z gry i 25% trójek. Jeśli myślimy o zawodniku, który powinien mieć zdecydowanie wyższe statystyki, to jest to właśnie Stephen Curry. Mamy przecież na myśli gościa, który miał za sobą sezony, których notował średnio 50% skuteczności z gry, 40% za 3 i 90% z linii rzutów osobistych. Kto więc, jeśli nie Curry, powinien się przełamać? Jak dotąd, tak jak powiedziałem, trafiał bardzo słabo. Do tego notował średnio po 5 fauli w każdym spotkaniu, co także na pewno wpływało na jego komfort gry. A jeśli dodamy jeszcze tą kompromitującą sytuację z końca spotkania numer 3, kiedy będąc sam na sam z koszem, próbował zrobić wsad i zatrzymał się na obręczy, to nie może wpływać dobrze na niego. Mimo wszystko jednak przyszedł czas na to, żeby się przełamać. PZ Book przygotował dla nas bardzo fajną linię na poziomie 23,5 punktu, po przekroczeniu której możecie fajnie zarobić za każdą postawioną złotówkę. Curry jak dotąd w tej serii ani razu nie przekroczył tej granicy. W rywalizacji z Clippers zrobił to 4-krotnie. W sezonie zasadniczym w każdym ze spotkań, w których grał przeciwko Houston Rockets, rzucał minimum 24 punkty. Analogicznie rok temu w rywalizacji z Rockets pierwsze 2 spotkania też miał słabe. Po czym w meczu numer 3 eksplodował, rzucając 35 punktów i trafiając 6 trójek. Teraz ma szansę, żeby się przełamać i odbić od dna, o które ewidentnie wyrżnął. Także my zdecydowanie polecamy, żebyście postawili dzisiaj na Stephena Curry'ego rzucającego powyżej 23,5 punktu. To tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.